Peru. To mój w zasadzie drugi dom. Latam tam tanimi liniami lotniczymi. Często. Mam tam sporo przyjaciół. Znam córkę wodza. Spędzamy razem wieczory, poranki. Pijemy, tańczymy. I generalnie jest ekstra. To jest piękne miejsce. Sporo ryb. Aligatorów za dużo nie ma. Nogi nie odgryzą. I ta temperatura w grudniu. Jest git. Ale życie w dżungli to nie tylko łapanie dużej arapaimy, skakanie z małpą, jazda na krokodylu. Nie, to nie tylko to. Oczywiście córka wodza jest bardzo ważna. Napoje wyskokowe, pite z córką wodza, również są cholernie ważne. Ale są też ważne małe ryby. Dla mnie, dla córki wodza i dla kota. A to jest moje kanu. Płynę po małą rybę, ale piękną. Polowałem cię na pewną rybę, którą złapałem, ale nie udało mi się złapać dużej. Ale inne mi się udało. Jestem Stanisław, to jest Peru. Tam w oddali jest córka wodza. Jest świetna. Pływanie takim sprzętem to jest zupełnie co innego niż motorówka. Tutaj czujemy wtedy tą wodę, czujemy tę rybę, czujemy te krokodyle. Czujemy wszystko. Oczywiście prędkość nie jest zawrotna. A kto mnie tu goni? Byłeś kiedyś w tropikach daleko? Nie, Egipt, bo to nie to. Tam się nikt nie śpieszy. Wstanie to wstanie. Zje to zje. Autobus ma być o 8:00, będzie o 10:00. Tam się inaczej żyje. Dlatego żyją dłużej. W końcu dopłynąłem na miejsce. Polowałem na pielęgnicę, pawioką. Złapałem. Nawet całkiem ładne. Ale nie złapałem tej upragnionej. Ale złapałem coś innego. Są tutaj trzy ryby, które mnie interesują. Pielęgnica, pewien araku i pewien wlagowiec. Trzy ryby są w moim zainteresowaniu. Jedną udało mi się złapać dwa razy unikatową. Resztę nie, ale też są piękne. Bo to piękne miejsce. Pogoda była zmienna, ale generalnie łowiło mi się dobrze. Krokodyle do mnie nie podpływały. Raz mnie opluła jedna małpa. Ale to chyba dlatego, że banana wziąłem tutaj blisko rus, a ona chciała sama zeżreć. Żeby już szlak trafił. Ale ja się jej oddzięczę za to. Ale stałem, łowiłem dalej. Generalnie brały mi takie nie za duże właśnie. Oczywiście zacząłem łapać trochę większe, bardziej wypasione. Chyba zmienię przynętę następnym razem. Pomyślę. Ale tutaj ta przynęta, którą stosowałem, standardowa, to ona jest na wszystko dobra. I tutaj te inne ryby też brały. Też fajne. Tu jest pewien flagowiec, który cholernie mnie interesuje. Dawno, dawno temu, jak na tym akwenie stałem na tych małych rybach i nie pamiętam, czy tego flagowca, prawdę mówiąc, tutaj zapałem wtedy takiego bardzo, ale to bardzo wypasionego. A jest. Jest śliczny. Ryby brały cały czas. Ale oprócz ryb należy pamiętać też o jednym. Tu trzeba mieć telefon komórkowy i sprawdzić, czy jest zasięg. Jeżeli coś się wydarzy i zostaniesz na noc, nie ma bata. Nie wrócisz. To będzie dżungla. A tutaj zobaczcie, mało żyłki. Nie zerwałem. Z wrażenia. Ale było warto. Tak, piękny. Unikatowy araku centkowany. Ryba, która oczywiście jest dla kota, ale
To są cenne ryby, fajne ryby. Sprzęt, który tutaj użytkuję, jest jeszcze za mocny na te ryby. Musiałbym jeszcze bardziej go osłabić, bo jak widać było, tych punktów jest niewiele za tą rybę. No i do tego walka. Czym delikatniejszy sprzęt, to ta walka będzie fajna. Wcale walka nie musi być fajna z ogromną rybą. Nie, tym bardziej, że jak wiecie, ogromne ryby często gęsto łapie się bez kotwicy. I jeszcze na zacisk niektórzy łapią. Walki nie ma żadnej. Łapać taką rybę, jak o bardzo osłabimy sprzęt, to będzie też walka i to gigantyczna, większa niż z okoniem nilowa. Tylko trzeba odpowiednio przygotować sprzęt. Ten sprzęt faktycznie jest za mocny jeszcze, ale już przygotowany miałem taki pośredni na różne takie ryby. No i prawdę mówiąc, jest jak jest. Ale widzicie, że punktów można było mieć sporo, sporo więcej. Unikatowy rak ucynkowany jest piękny. Ale córka wodza jest ładniejsza. Tak. Aż mi zaburczało w brzuchu. Zaburczało, bo spojrzałem na niego i głodny się zrobiłem. Flagowiec srebrny. Piękna ryba. Bardzo mi się podoba. Chociaż teoretycznie wydaje się taka, no co w niej takiego? Te płetwy dolne czerwone, a tak to tam jednolity kolor w sumie. Znaczy dwu, można powiedzieć. Tak, ale jest ładny. Przypomina trochę leszcza. Te kolory i ta płetwa taka pomarańczowa. On jest taki w ogóle grubawy trochę, jakby zeżarł przed chwilą na przykład dwa kotlety. Jest fajny, fajny, bardzo mi się podoba. I zacząłem na niego polować na unikata. Tym razem mi się nie udało i nie pamiętam, czy on tutaj tak naprawdę jest, czy nie ma. Nie wiem, nie wiem. Dawno tu tych małych nie łapałem. Ostatnio małe łapałem na innym akwenie. Też fajne. ale spróbuję. Na pewno spróbuję i zobadam, czy on tutaj jest. Popadam trochę inną przynętę, może trochę inny grunt. Łapiemy tutaj na spławik. Z kajaku ten grunt, może trochę inny, chociaż tam jest generalnie płytko, muszę coś pokombinować, może trochę w prawo, może trochę w lewo, ale generalnie brał. W ogóle ten flagowiec jest dosyć silny. Jeżeli bym jeszcze trochę osłabił sprzęt, to muszę powiedzieć, że ta walka z tym flagowcem byłaby lepsza jak z unikatowym okoniem nilowym, a na pewno bez kotwicy i na zacisk. Chociaż na zacisk już na PC-tach chyba nie ma, ale nie jestem pewny na konsolach, czy jeszcze nie mają. No ale do tego jeszcze dostaję i tak łódka bez kotwicy i żadnej walki nie będzie. Także tutaj nasz kajak na kotwicy i jeszcze jakbym osłabił sprzęt, to z tym flagowcem naprawdę będzie jazda. Ja nie mówię, że taka jak z córką wodza od 20 do 6... Coś bierze. Pielęgnice w końcu zaczęły przychodzić i te większe, takie medalowe. Jak chyba ostatnio łapałem, chyba w Boliwii, tak mi się wydaje, że łapałem te unikatowe, ale też już nie jestem pewny, prawdę mówiąc, bo te niektóre mniejsze ryby łapię czasami dużo, ale później przez długi czas nie, ale tak mi się wydaje, że właśnie tam. Oczywiście pamiętajcie o tym, że Fishing Planet też kasuje ryby, czyli co pewien czas, nie wiem, już ile razy mi skasowali i od nowa muszę robić cały układ, czyli od nowa zbierać. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony nie. I tak to bywa. Najgorsze jest to, że zaczął padać deszcz. Niektórym przeszkadza deszcz, niektórym nie. Mi przeszkadza. Mam dosyć bujne loki. Ale mojej teściowej nie. Jest łysa jak kolano. Fryzura jej się nie zepsuje. A raku brało dosyć często. I tych medalowych nałapałem sporo. Oczywiście pokazałem wam niektóre, bo to nie ma sensu. Tych zwykłych to w ogóle było bardzo dużo. Czy można na tym zarobić tutaj? Tak. Można na tych małych rybach zarobić spokojnie na tym akwenie. Punktacyjnie też. Oczywiście trzeba by jeszcze osłabić sprzęt. Tu jest bezpiecznie, czyli możemy osłabić sprzęt jeszcze. Nic nam takiego nie podejdzie akurat w tym oto miejscu. Ale też zależy od ciebie, ile wędkujesz. Ja akurat, jeżeli chodzi o Peru, to jest mój ostatni akwen, na którym mam licencję na stałe. Jeszcze za monety. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach monety strasznie zmieniły cenę i nie sądzę, żebym kiedykolwiek je kupił, ale kiedyś były tanie, znaczy w odpowiedniej cenie. Nie to, że tanie, a w odpowiedniej cenie. I faktycznie tutaj jeszcze, to jest mój ostatni akwen, który mam odblokowany z licencją na stałe. Czyli mogę sobie wędkować 15 minut, później 3 minuty, później z teściową pogadać o rybach, a na koniec skoczyć do córki wodza. I od 6 rano do 6 rano. Zresztą można i od 6 rano tańczyć, rzecz jasna. I śniadanie.
frajda z tymi małymi rybami jest tutaj gigantyczna. I ta pielęgnica, która uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych ryb w tej grze. Jeszcze jak taka wypasiona naprawdę będzie duża. Ona chyba też jest, mi się wydaje, na Florydzie. Tylko tam jest chyba zwykła albo medalowa maksymalnie. Nie pamiętam. Floryda jest to miejsce basowe i w ogóle będziemy trochę basów pokazywać. Pokażę wam też odcinek. Jest przygotowany z Fishing Seymour. Tam będziemy łowić basy, bo to jest jedna z lepszych gierek, jeżeli chodzi o basy. Typowo basowa dla fanów basów. Fishing Planet mamy też trochę basów. Między innymi Floryda jest do tego najlepsza i tam niedługo pokażemy Stanisława w akcji z basami. Będziemy polowali na trochę większego basa i przy okazji zobaczę te mniejsze rybki, bo tam prawdę mówiąc nie pamiętam. Tutaj ciągle brało, deszcz padał, plecy miałem mokre. Byłem niezadowolony, ale miałem w kieszeni, no, dwa śledzie i to mnie uratowało. Jest i drugi. Prawdę mówiąc, na tym połowie, które spędziłem jakieś półtorej godziny mniej więcej, dwa złapałem unikaty właśnie tego araku centkowanego. Polowałem w zasadzie już nie na ten araku, a na tego flagowca. On mnie cholernie interesował, chociaż przypłynąłem po tą pielęgnicę i ona była w pierwszej fazie moich zainteresowań. Ale później jednak ten flagowiec był cholernie przeze mnie poszukiwany. Pogoda się uspokoiła, ja zjadłem dwa śledzie, zapiłem maślanką. Jeszcze chwilę, mówię, powędkuję. Córka woda, czułem, że robi zupę. A ja byłem głodny. Akwen Peru to oczywiście największa ryba, to jest... Czekaj, flagowiec. Nie, to jest oczywiście arapaima. Coś się zacząłem zastanawiać. Pamiętajmy, że tu jest medalowa arapaima, ale ona jest najbardziej cenna. I wielu graczy, którzy przybywa na ten akwen z początkowej fazie, to będzie łapało głównie te arapaimy. Arapaima jest fajna, to jest jedna z fajniejszych ryb na świecie, która praktycznie wyginęła. Ale złapać takiego flagowca, to jest frajda niesamowita. Na delikatny zestaw, to już w ogóle. Po złapaniu takiego flagowca wyruszyć do wioski, aby zjeść zupę, którą zrobiła córka wodza, która jest bardzo sympatyczna. Nie rozumie, co mówicie. Wy nie rozumiecie, co ona mówi. Jest pięknie. Zupa, tańce i tego. Później śniadanie. Znowu na ryby. Powrót. I znowu ona uśmiechnięta i daje mi wędzoną. Na przykład pielęgnicę. Ja być zadowolony. To być inny świat. Pieniędzy mi nie potrzeba. Niczego. Dlatego dżungle jest niby trudne, ale piękne. Mieszkać tam, frajda. Tylko musisz sobie dawać radę. Niestety małpy czasami gryzą. Krokodyle czasami odgryzają nogi. Kot. Duży. Czasami na ciebie poluje. Nie umiesz sobie radzić. Będziesz mieszkał tam, ale bardzo krótko. A córka woda znajdzie sobie kogoś innego. Dla kogo będzie gotować? Schabowego. Albo co innego. Tak oto wyglądał dzień Stanisława na rybach. Teraz wybaczcie, ale płynę faktycznie. To już moja sprawa, gdzie ja płynę. Płynę. Kiedyś się pojawię, na pewno. W czym? We wszystkim, co się da. Tam, gdzie jest ryba, tam, gdzie jest kot. I tam, gdzie czasami pojawi się jeleń. Chociaż jeleni u nas sporo. W ogóle na świecie jest sporo. Fishing Planet i małe rybki. Myślę, że trochę będziemy basować i Fishing Planet, jak również w innych gierkach. Bo ostatnio cholernie zatęskniłem za basami, a są to moje ulubione rybki. Ja płynę do następnego. Cześć.